Karlowej w Bytomiu, gdzie porozmawiamy o balecie. Wszystkim dobrze znane jest słowo balet, ale czy na pewno wiemy, co ono oznacza? Balet to widowisko teatralne, którego głównym środkiem wyrazu jest taniec. Zgadza się, ale baletem możemy także nazwać utwór baletowy lub po prostu grupę tancerzy baletowych. To prawda. Najczęściej jednak słowo balet rozumiemy w sensie potocznym, czyli jako określenie specyficznego rodzaju tańca. A na czym polega balet, opowie nam zaraz dwóch zawodowych tancerzy baletowych. Zaraz z nimi porozmawiamy. Jednak zanim to nastąpi, kilka słów o dziejach baletu. Balet jest niezwykle istotną częścią historii tańca. Narodziny tego widowiska nastąpiły pod koniec XVI wieku w Paryżu. W formie znanej nam obecnie sztuka baletowa rozwinęła się w XIX wieku w kraju, który uważany jest za baletową potęgę, czyli w Rosji. Tam również powstały najsłynniejsze muzyczne utwory baletowe, m.in. Jezioro Łabędzie Piotra Czajkowskiego. Dzień dobry. Cześć, dobry. Jestem Marta. Tomek jestem. Miło mi poznać. Fada. Jesteśmy tancerzami baletowymi i przyszliśmy, żeby odpowiedzieć na wasze pytania. A dlaczego pani dzisiaj nie ma baletek? Mam je ze sobą i zaraz wam wszystko pokażę. To są właśnie baletki. I umie pani stanąć w nich na czubkach palców? Niestety to jest bardzo częste nieporozumienie, ponieważ w baletkach klasycznych nie staje się na czubkach palców. Do tego służą inne buty, puenty, których czubki zrobione są z gipsu. Dziękuję. Baletki są to wykonane z płótna bądź skóry buty do tańca klasycznego. Są one miękkie, mają za zadanie ściśle przylegać do stopy. Nie należy baletek mylić z puentami. Puenty to specjalne pantofle baletowe z usztywnionym czubkiem. Tylko w puentach można próbować stania na czubkach palców. Uwaga! Stawanie na czubkach palców w zwykłych baletkach może skończyć się poważną kontuzją stopy. Nie próbujcie tego robić sami. Puenty są wykonane z wielu sklejonych warstw kartonu i materiału. Czubki tych butów wykonuje się z gipsu. Puenty mają z przodu krótki ściągacz oraz parę wstążek, które zawiązuje się wokół kostki. W takich specjalnych pantoflach baletowych można bez ryzyka kontuzji stawać na czubkach palców. Żeby jednak fachowo podołać temu ćwiczeniu, trzeba mieć wytrenowaną i mocną stopę. Ja bym strasznie chciała umieć stawać na czubkach palców. Tak, to bardzo ładna pozycja. Sprawia wrażenie unoszenia się nad ziemią i nadaje ciału lekkości. Mnie to nudzi, balet nie jest dla chłopaków. Ależ nonsens! Przecież jest tylu sławnych tancerzy. Na przykład Rosjanin Michał Baryshnikov jest jednym z najbardziej znanych tancerzy baletowych na świecie. Poza tym, skoro mężczyźni tańczą inne techniki, dlaczego nie mieliby tańczyć baletu? Ale balet to przecież nie jest normalny taniec. Owszem, ale jest podstawą innych technik tanecznych. Na przykład tańca współczesnego, zapewne wam znanego, choćby z programów telewizyjnych. Jeśli ma się podstawy baletowe, zdecydowanie łatwiej nauczyć się innych technik tanecznych. A czy ja już nie jestem za duża na ćwiczenie baletu? Żeby tańczyć balet zawodowo, trzeba zacząć naprawdę w młodym wieku. Balet wymaga charakteru, predyspozycji, codziennej, żmudnej pracy. Jednak nie jest nigdy za późno, żeby tańczyć balet amatorsko. W Polsce, w większych miastach jest wiele miejsc, w których można ćwiczyć balet dla własnej przyjemności. A, czyli nic straconego? Oczywiście, że nie. A moglibyście nam zaprezentować troszkę tego baletu zawodowego, a nie amatorskiego? Z przyjemnością.
Polsce jest wiele miejsc regularnie prezentujących spektakle baletowe. Są to teatry operowe. Znajdziecie je m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Bytomiu, Gdańsku i Szczecinie. Warto uczęszczać na spektakle baletowe, bo prawdziwy balet jest zachwycającą i jedyną w swoim rodzaju sztuką tańca.